Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo wielkopostnie, coraz bardziej wielkopostnie, bo w ten święty czas rozważania męki i śmierci Państwa wchodzimy coraz głębiej. Oczywiście witam też marcowo, a nade wszystko witam niedzielnie. Proszę Państwa, drodzy telewidzowie, jest dzisiaj czwarta niedziela Wielkiego Postu. Jest to taka niedziela szczególna, jeżeli chodzi o kolor szat. Tę niedzielę określamy mianem niedzieli letare, czyli niedzieli radości. Właśnie ta radość jest jeszcze bardzo głęboko, która już jest właśnie tak ukierunkowana na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ale jest to radość, która nam już towarzyszy, powoli nam towarzyszy i ta dzisiejsza niedziela, jako niedziela letare, jest też niedzielą, kiedy mamy trochę inny kolor szat, niż przez cały Wielki Post, bo jak wiemy, w całym Wielkim Poście to jest kolor szat, to jest taki właśnie fioletowy, natomiast dzisiaj, jak Państwo widzą, mam stół na sobie, jest to właśnie kolor różowy, to jest dzisiejsza też niedziela, można nazwać, że jest to niedziela różana. I warto też zauważyć, kochani, że dzisiaj jest 19 dzień marca, a jest to dzień, gdyby nie było niedzieli, kiedy możemy i kiedy wspominamy świętego Józefa, robotnika świętego Józefa, przepraszam, oblubieńca Matki Najświętszej. Jest takie przysłowie na świętego Józefa, przez pole brudza. No oczywiście troszeczkę właśnie z tym przysłowem jest, że tak powiem, na bakier, ale tak jak z każdym przysłowem, no co zrobić? W każdym razie przysłowia są mądrością narodów, są jakimś tam doświadczeniem, czasem wiekowym, czasem jeszcze więcej niż wiekowym. W każdym razie wiedzmy o tym, że takie przysłowie towarzyszy właśnie wspomnieniu świętego Józefa, oblubieńca Matki Najświętszej. Oczywiście, jeżeli chodzi o świętego Józefa, to dzisiejszym solenizantkom, panom Józefom składam najlepsze życzenia, żebyście, kochani, byli szczęśliwi i żebyście jak najwięcej doświadczali opieki od swojego patrona, świętego Józefa. Wszystkiego najlepszego. Poza tym, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o ten czas, w którym jesteśmy, to warto też zauważyć, że będzie właśnie wkrótce, bo w najbliższą sobotę, będzie to 25 marca, a jak wiemy, jest to Dzień Świętości Życia, Dzień Zwiastowania Pańskiego, dlatego też właśnie w takim dniu warto pomodlić się o poszanowanie życia ludzkiego od chwili poczęcia aż naturalnej śmierci. Dzień Świętości Życia to w najbliższą sobotę. Zechciejmy do takiego dnia dobrze, kochani, przygotować się. Poza tym też ta data 25 marca to jest dla naszej diecezji, w ogóle dla wielu diecezji w naszym Kościele Polskim bardzo ważna, ponieważ właśnie 25 marca roku pańskiego 1992 papież wtedy Jan Paweł II, obecnie święty Jan Paweł II, ustanowił wiele diecezji w naszym Kościele Polskim. Wśród właśnie tych nowych diecezji została utworzona nasza diecezja ełcka. Będzie to właśnie 31. rocznica utworzenia tejże diecezji. Warto pomodlić się za naszego księdza biskupa, za pierwszego biskupa tejże diecezji. Jak wiem, pierwszym biskupem to właśnie był biskup Wojciech Zięba i świętej pamięci. Właśnie, żeby ci pasterze, którzy posługiwali, czy którzy posługują w naszej diecezji, żeby ich posługa była pełna radości, pełna oddania i pełna błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej, która na pewno w jakiś sposób towarzyszy tego rodzaju właśnie wydarzeniu. Poza tym, proszę Państwa, warto też zauważyć, że do świąt wielkanocnych coraz bliżej, już tylko mamy 2 tygodnie, za tydzień właśnie, to będzie już niedziela palmowa, przedostatnia niedziela, a do świąt, jak powiedziałem, coraz bliżej, 9 kwietnia, wtedy właśnie Wielkanoc, a zatem coraz bliżej. Poza tym, kochani, pamiętajmy o tym, że właśnie czas Wielkiego Postu to czas rekolekcji, czas gorzkich żali, czas też Drogi Krzyżowej. No właśnie, rekolekcje. Jeżeli mówimy o rekolekcjach, to mam nadzieję, że myślimy o naukach, o rekolekcjoniście, który głosi takie rekolekcje, ale myślimy też o spowiedzi. Dlatego też, jak Państwo widzą, jestem w konfesjonale, w tym właśnie miejscu, gdzie dokonuje się spowiedź, gdzie dokonuje się przebaczenie, gdzie Bóg działa w sposób szczególny.
szczególnie jak to ten Bóg bogaty w miłosierdzie poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Zechciejmy właśnie temu konfesjonowi się przyjrzeć i zechciejmy też pomyśleć, czy my jego przypadkiem nie boimy się, czy my jego nie lekceważymy, czy on jest naprawdę dla nas właśnie takim znakiem pojednania, znakiem miłości tej pojednawczej, miłości przebaczającej, takiej miłości, drodzy Państwo, my bardzo potrzebujemy. Dlatego właśnie ten konfesjonał i te kratki, które tutaj widzimy, niech one właśnie będą takim symbolem tego dobiegającego do końca już Wielkiego Postu. Drodzy Państwo, gdy będziemy, bo już gdy byliśmy w Kościele, to ewentualnie usłyszeliśmy, bądź też usłyszymy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia, splunął na ziemię, uczynił błoto ze ślin, nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego, idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co znaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi, ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili, czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili, tak, to jest ten, a inni przeczyli, nie, tylko podobny do tamtego. On zaś mówił, to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka niewidomego jeszcze niedawno do faryzeuszów, a tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto, otworzył mu oczy, był szabat. I znowu faryzeusze pytali go, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Kochani, trochę ten fragment Ewangelii skróciłem, gdy będziemy w Kościele, bo jeżeli byliśmy, to na pewno usłyszymy troszeczkę dłuższe Ewangelię. W każdym razie zobaczmy to przesłanie tej Ewangelii, tego fragmentu Ewangelii jest bardzo ważne. Jezus uzdrawia człowieka niewidomego, człowieka, który jest, jak to się mówi popularnie, ślepy. My, kochani, jesteśmy też tacy niewidomi, nie widzimy dobra, tego dobra nie spostrzegamy, tym dobrem lekceważymy, od tego dobra uciekamy, wolimy zło. Dlatego też prośmy Chrystusa, Chrystusa właśnie w tym czasie Wielkiego Postu, prośmy Go o to, żeby On otworzył nam oczy na to dobro, które, jak powiedziałem, ucieka czasem nam sprzed oczu, na to dobro, które jest tak bardzo ważne. Jeżeli chcemy być dobrzy, musimy czynić dobro. Dlatego też właśnie te trzy słowa w Wielkim Poście, modlitwa, post i jałmużna, niech będzie okazja do tego, by właśnie poprzez realizację tych słów i przesłania tych słów, treści tych słów, by nasze oczy otwierały się, by nasze uszy otwierały się, by nasze serce otwierało się na potrzeby drugiego człowieka, szczególnie tego człowieka, który jest w potrzebie. Módlmy się do Chrystusa ukrzyżowanego i wołajmy z nadzieją, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, wielkopostny, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.